Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem lotniczym z Wrocławia, jednocześnie uprawnionym do badań kierowców. I jeden z moich widzów zadał mi ciekawe pytanie. Czy przejście badań na prawo jazdy kategorii B lub A jest równoznaczne z badaniami lotniczo-lekarskimi klasy drugiej? No, generalnie chodzi widzowi o to, czy jak uzyskał u mnie, przeszedł pozytywnie badania na prawko, to równie dobrze przejdzie na jakiś tam samolot, czy szybowiec, czy balon, czy coś w tym stylu. Witam, mam pytanie odnośnie badań lotniczych klasy drugiej na szybowce. Rok temu robiłem u Pana badania lekarskie na kategorię A i B, gdzie mimo mojej wady dostałem prawo jazdy na czas nieokreślony. Domyślam, że chodzi tutaj o wadę wzroku. Jedno oko mam bardzo dobre, ale w drugim występuje astygmatyzm i jakaś wada wzroku. I do tego sprowadza się moje pytanie. Jak to wygląda w przypadku szybowców? Czy te badania są o wiele bardziej wymagające i powinienem sobie wyrobić okulary? Czy może jednak się nie mam czym przejmować i mogę z marszu przyjść na te badania? Pozdrawiam. No i żeby skrócić wideo maksymalnie, powiem Ci, że normy wzroku dla badań lotniczo-lekarskich są o wiele bardziej wyśrubowane niż zwykłe prawo jazdy amatorskie. Te ostatnie, to w zasadzie to już nie są żadne normy, tylko praktycznie każdego się dopuszcza, byleby coś widział. No nie będę się tutaj wdawał w szczegóły, ale w lotnictwie jest wymagane ciągle tak zwane prawidłowe widzenie przestrzenne, które od pewnego czasu dla kierowców i amatorów, i zawodowych jest praktycznie już niewymagane. Tym niemniej, jeżeli masz zadowalającą korekcję wzroku, widzenie stereoskopowe prawidłowe, nie masz jakichś większych odchyleń, jeżeli chodzi o wadę wzroku, to możesz na spokojnie do badań lotniczo-lekarskich podchodzić. Aby było jasne, w przypadku badań wstępnych wzrok kandydata na pilota szybowca, czy jakiegoś tam innego klasy drugiej, sprawdza lekarz okulista, natomiast wzrok kierowcy kategorii A lub B może lekarz uprawniony do badań kierowców takich jak ja. No i domyślam się, że jeżeli tego widza przepuściłem, to no raczej przepuszczę go też na badaniach lotniczo-lekarskich. Korekcja okularowa tutaj będzie zdecydowanie wymagana. Sprawy bezpieczeństwa w lotnictwie są o wiele bardziej ważne. No niestety na górze tam już nie zatrzymasz się w żaden sposób. Musisz widzieć idealnie, gdzie wylądować, czy tam nie spowodować jakiegoś zagrożenia w ruchu lotniczym. Ale definitywnie będzie to można odpowiedzieć po badaniu okulistycznym. I reasumując to wszystko, stwierdzenie ogólne jest takie, że przejście pozytywnych badań wzroku na kierowcę kategorii A i B na pewno nie jest równoznaczne z przejściem badań na lotniczo-lekarskich na klasę drugą. Natomiast bardziej pokusiłbym się o odwrotne stwierdzenie, że jeżeli przeszedłeś już badania wzroku na klasę drugą, na pilota, szybowca, czy jakiegośkolwiek innego, to z dużym prawdopodobieństwem będziesz przejdziesz badania wzroku na kierowcę zawodowego, czy kierowcę amatora. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony zarówno do badań lotniczych, jak i do badań kierowców. No, jak masz coś do powiedzenia na ten temat, zrób to w komentarzu do tego wideo. Oczywiście zasubskrybuj mój kanał lub obejrzyj kolejny filmik z szeroko pojętej medycyny profilaktycznej.